raków używano od setek lat. Dzięki nim mielono zboża czy pompowano wodę. Jednak wiatr może posłużyć nam również do produkcji energii. Energia wiatrowa to proces, w którym wiatr wykorzystywany jest do generowania elektryczności. Turbiny wiatrowe przekształcają energię kinetyczną wiatru w energię mechaniczną. Ta moc mechaniczna może być wykorzystana do określonych zadań lub może zostać przekształcona w energię elektryczną przez generator. Wiatr to odnawialne źródło energii, jest więc ekologiczne i warto zwrócić na nie swoją uwagę. Energia wiatru to jedna z najwcześniej wykorzystywanych przez człowieka sił natury. Ważnymi źródłami energii odnawialnej w naszym kraju są elektrownie wiatrowe. Są w stanie wyprodukować przeszło 15% czystej energii. W latach 2017-2022 Polska dodała 2,2 gigawata mocy w energetyce wiatrowej. Jednak tempo wykorzystania energii wiatrowej jest wolniejsze niż tej słonecznej. Częstym argumentem przeciwko budowie farm wiatrowych jest uciążliwy hałas pracujących turbin. Czy rzeczywiście elektrownie wiatrowe są szkodliwe? Jeżeli chodzi o takie typowe mity, jakie się pojawiają, to przede wszystkim, że farmy wiatrowe są bardzo szkodliwe dla zdrowia. I tutaj naprzeciw nam wyszła już Światowa Organizacja Zdrowia, która wydała oświadczenie, że absolutnie nie ma to nic wspólnego z prawdą. Wręcz przeciwnie, ponieważ farmy wiatrowe nie emitują żadnych szkodliwych środków ani substancji do środowiska, w przeciwieństwie do tradycyjnych paliw, które powodują potem choroby układu na przykład oddechowego. I o tym zupełnie zapominamy. Tutaj mamy całkowicie bezemisyjną technologię. Drugi mit to jest ten najsłynniejszy, czyli hałas. I tutaj powiem Państwu taką ciekawostkę, że wiatrak umiejscowiony w tej minimalnej obecnej odległości 700 metrów, jego słyszalność w domu, jeżeli jesteśmy w domu w tej odległości, jest na poziomie około 30, nawet poniżej 35 decybeli. Poniżej 35 decybeli to jest też dźwięk tykania zegara, lodówka to 45 decybeli, a nasza rozmowa to aż 60 decybeli. Więc proszę sobie wyobrazić, że ten poziom słyszalności takiego wiatraka z 700 metrów jest praktycznie znikomy. Tych mitów było bardzo wiele, nie są podparte żadnymi faktami i warto, żeby doinformować społeczeństwo, bo myślę, że wtedy zrozumieją, że dużo więcej jest dla nich korzyści, aniżeli jakichkolwiek problemów czy strachów. Korzyści z farm wiatrowych wykraczają poza zyski inwestora, przynosząc także liczne korzyści dla samej gminy. Przede wszystkim samorządy mogą liczyć na stałe dochody z podatków od nieruchomości i opłat lokalnych związanych z działalnością farmy wiatrowej. To dodatkowe wpływy do budżetu, które mogą być przeznaczone na rozwój lokalnej infrastruktury, edukację, ochronę zdrowia czy inne potrzeby społeczności. Korzyści z farm wiatrowych to nie tylko korzyści dla inwestora, ale również korzyści dla samej gminy. Przede wszystkim jest to znaczący wpływ z podatków od nieruchomości. Gmina, która posiada farmy wiatrowe, jest też bardzo atrakcyjna pod kątem różnego rodzaju innych inwestycji. Pojawiają się inwestorzy, pojawia się kapitał, pojawiają się kolejne wpływy do budżetu gminy. Poza samą gminą mamy też mieszkańców, którzy również mogą czerpać z tego korzyści. Mówię tu o mieszkańcach, którzy na przykład mają ziemię, które nadają się pod turbiny wiatrowe. Zapotrzebowanie na farmy wiatrowe jest ogromne. Bloki węglowe mamy bardzo przestarzałe i one będą stopniowo wyłączane. W ich miejsce musi coś wejść w ramach uzupełnienia miksu energetycznego i byłoby dobrze, gdyby były to również farmy wiatrowe, ponieważ jest to najbardziej optymalne. Fotowoltaiczne bardzo mocno zależą od pogody, od słońca, od nasłonecznienia. Jeżeli chodzi o wiatr, wiatru w Polsce mamy bardzo dużo, to są bardzo korzystne warunki, jeżeli chodzi o farmy wiatrowe. Wiatr może wiać w nocy, wiatr wieje zimą, więc zdecydowanie wiatr powinien wejść do naszego miksu energetycznego i to jak najszybciej i myślę, że w jak największym udziale. Badania prowadzone pod nazwą Polityka klimatyczna z ludzką twarzą wskazują, że 68% społeczeństwa jest zdania, że rozwój OZE zapewni niższe ceny energii,
tyle samo osób uważa, że zwiększy bezpieczeństwo energetyczne. To wskazuje na mocny fundament dla poparcia ambitnej polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Bowiem wzrost i rozwój inwestycji to nie tylko procedury i prawo, ale również mieszkańcy i ich nastawienie do budowy na ich terenach farm wiatrowych. Dlatego ogromny wpływ na rozwój energetyki wiatrowej na lądzie będą miały również działania edukacyjne.